Bardzo cieszę się, że wielu z Was słucha tych nagrań, wraca do nich jakoś regularnie, co tydzień. Razem możemy rozważać niedzielne Słowo Boże i no, być na mszy świętej już mając konkretne pytania, konkretne swoje myśli, przemyślenia związane z tym tekstem. Do tego bardzo zachęcam, by nie tylko wysłuchać, ale też otworzyć Pismo Święte samemu, odkrywać, poznawać, szukać tego, co w tym Słowie Pan Bóg chce powiedzieć do każdego z nas. Przed nami 29. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie to fragment z Księgi Wyjścia, z samego początku historii Izraela, rozdział 17, wersety od 8 do 13. To opis bitwy pod Refidim. Bardzo ciekawa historia, opowieść o tym, jak Izrael zmaga się w wędrówce przez pustynię. Wiemy, że jest na pustyni, wychodzi pod wodzą Mojżesza z Egiptu, ale zanim otrzyma na Synaju dekalog, prawo, zanim Pan Bóg zawrze przez Mojżesza z ludem przymierze na górze Synaj, no, pojawia się wiele doświadczeń. Musi Izrael zrozumieć, kim jest Pan Bóg. Bóg, który nie tylko wyzwala z Egiptu, bo można powiedzieć, to był przypadek, że to się wszystko ułożyło. To jest Bóg, który spowodował rozstąpienie się Morza Czerwonego, który spowodował, że Izrael mógł suchą nogą przejść przez morze, morze, które zatopiło wojska Faraona. Dalej, to jest pójście za Bogiem, który zapewnia nam pożywienie, bo czytamy chwilę wcześniej, przed opisem tej bitwy, o wyprowadzeniu wody ze skały, wcześniej w 16 rozdziale o mannie, o przepiórkach. A więc Pan Bóg coraz mocniej pokazuje, kim jest, że On nie tylko zapewnia zwycięstwo z Egiptem, nie tylko uwalnia z Egiptu, ale troszczy się o człowieka, prowadzi go i nie zostawia go. I dopiero gdy Izrael zrozumie, kim jest Pan Bóg, to dotrą na górę Synaj, gdzie Bóg zawrze z nimi przymierze. Bo trudno wejść w umowę, w przymierze, w konkretną rzeczywistość z kimś, kogo się nie zna, o kim się niewiele wie. To ważne w kontekście naszego trwania przy Bogu. Poznać, żeby uwierzyć. Poznać, żeby zawierzyć. Poznać to, jaki jest Bóg. I tutaj bitwa Izraela z Amalekitami. Ale w bitwie mamy dwie osoby. Mamy Mojżesza i Jozuego. To Jozue jest dowódcą, który prowadzi walkę, a Mojżesz jest tym, który wznosi ręce do Boga. I jak długo Mojżesz trzyma ręce podniesione do góry, to Izrael ma przewagę. Więc dwie osoby i w jednej narodzie dwóch wodzów. Jozue, który potem przecież zastąpi Mojżesza. A kim są Amalekici? Amalekici, którzy przychodzą, by walczyć z Izraelem, to jest lud taki wędrowny, możemy powiedzieć, lud nomadów, wywodzący się w genealogii od Ezawa, a więc od brata Jakuba. Więc jest jakimś bratem, są to jacyś bracia Żydów, ale bracia, którzy odeszli od tej wspólnoty. To dopiero Saul, o tym przeczytamy w 15 rozdziale pierwszej Księgi Samuela, Saul po prostu ostatecznie wyniszczy Amalekitów. Natomiast tutaj jest ta bitwa, nie mogą iść dalej, muszą pokonać przeciwnika. Muszą pierwszą przeszkodę, już nie morze, już nie głód, ale ludzi, którzy im grożą. Mojżesz podnosi laskę i gdy podnosi ręce do góry, to Izrael ma przewagę i zwycięża. Dlaczego to ważne? Nie tylko ważne jest sam gest rąk w kierunku nieba, które jasno pokazywały Izraeli najważniejszy kierunek, gdzie powinni patrzeć, ale także sama laska,
laska, którą Mojżesz uderzył w Morze Czerwone i się rozstąpiło. A więc ta laska ma przypominać o Bożych cudach. Ta laska, która jest jakimś takim znakiem szczególnym dla Izraela, tego, że Pan Bóg naprawdę troszczy się o nich. Zresztą samo słowo refidim to znaczy wsparcie w języku hebrajskim. A więc wsparcie modlitwą wojska, albo może wsparcie obecnością Boga, wsparcie dla Izraela. Więc dzięki temu wsparciu, temu co hebrajski język określa właśnie refidim, Izrael zwyciężył. Zresztą o tym też powie nam psalm. W tej niedzieli czytamy psalm 121. Psalm, w którym mamy te słowa, myślę, że dobrze znane. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc. Pomoc moja od Pana. On jest naszą pomocą, On jest naszym zbawieniem. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego. Pan ochroni Twoją duszę, będzie czuwał nad Twoim wyjściem, powrotem. To psalm pielgrzymkowy, związany z pielgrzymowaniem do Jerozolimy, stąd to wzgórze, na które mam patrzeć, to właśnie Jerozolima, miejsce święte, miejsce, gdzie przebywa Bóg, ale taki po prostu sposób duchowy, myślę, że to spojrzenie zawsze w górę, w kierunku Boga. W drugim czytaniu, już od kilku tygodni, wsłuchujemy się w drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, do biskupa, młodego biskupa Efezu. Jest to list, który Paweł pisze już będąc więźniem. Jest to jeden z ostatnich jego listów. Jest to list nazywany testamentem swoistym, testamentem Pawła, gdzie on już rozumie, jego życie się kończy, jego misja się wypełnia, czuje, że bliska jest jego śmierć. I jest tutaj taki element w tym liście, też to było słychać w zeszłym tygodniu, takiego rachunku sumienia, trochę podsumowania całego swojego życia, ale także swojej tej wędrówki misyjnej, swojej działalności apostolskiej, działalności w głoszeniu Ewangelii. I słuchamy o prześladowaniach, także w kościele tym pierwszych wieków, i Paweł przestrzega Tymoteusza w tym dzisiejszym fragmencie, by był wierny Ewangelii, by w obliczu różnych niebezpieczeństw, prześladowań, wątpliwości był trwał mocno przy Ewangelii. Też tutaj ważne dla tych, którzy jakoś tam trzymają Słowo Boże blisko siebie i zgłębiają je. Też tutaj taka jest nauka Pawła o tym, czym jest Pismo Święte. Pismo jest przez Boga natchnione, pożyteczne do nauczania, przekonywania, poprawiania, do wychowania. Więc bądź wierny tej nauce i nastawaj w porę i nie w porę. Wykazuj błąd, napominaj i podnoś na duchu. W każdym nauczaniu, z wielką cierpliwością. Taki ma być ewangelizator według świętego Pawła. Ktoś, kto z cierpliwością, w porę i nie w porę, w każdym momencie, będzie głosił prawdę, którą sam odczytał, zrozumiał i przemodlił jakoś w swoim sercu to, co odkrył w Piśmie Świętym. I wreszcie Ewangelia, fragment Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 18, pierwsze 8 wersetów. Więc tutaj znów przykład modlitwy, to jak potrzebna jest modlitwa i na czym polega dobroć Boga, który jest cierpliwy wobec człowieka, który spełnia jego prośby, jego modlitwy, jego intencje. Opowieść, przypowieść o kobiecie, przypowieść, którą Jezus mówi, jak czytamy na samym początku, powiedział przypowieść o tym, że powinni zawsze się modlić i nigdy nie ustawać. Że powinni zawsze się modlić. To powinni zawsze się modlić, zawsze powinni się modlić. Powinni to jest to greckie dei. To jest słowo, które nie tyle oznacza, że coś powinienem zrobić, bo tak wypada, ale trochę raczej, że muszę coś zrobić, że nie mogę inaczej. To nie jest, że na przykład, nie wiem, powinieneś oddychać, żeby żyć, tak? To musisz oddychać. To jest coś, czego się nie da nie robić, tak? Jeśli ta przypowieść jest o tym, żeby powiedzieć nam, że zawsze musisz się modlić.
Ten sens tego greckiego dei jest właśnie taki. To jest jakaś konieczność, która wynika z planu Pana Boga. Pan Bóg ma plan i w tym planie jest wpisana ta konieczność. W planie bycia człowiekiem jest wpisany oddech i czerpanie tlenu z powietrza, tak też jest tutaj. W planie Bożego zbawienia świata potrzeba modlitwy. I to jest to powinni, ale właśnie muszą. Muszą się modlić i nie ustawać. Tu znowu ustawać dosłownie, nie tracić motywacji, nie męczyć się, nie poddawać się, nie ustawać, nie przestawać, nie przerywać, nie upadać na duchu. To bardzo też ważne słowo. Modlitwa, która tutaj jest zilustrowana taką opowieścią o wdowie, która przychodzi do sędziego. Sędzia nie jest taki dobry, bo Boga się nie boi, z ludźmi się nie liczy i jest wielkim człowiekiem. Przychodzi uboga wdowa, która przychodzi i mówi: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Potem nie chciał, a potem sobie sam stwierdził: ona mi się naprzytrza, wezmę ją w obronę, żeby wreszcie dała mi spokój. Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. On jest niesprawiedliwy. Nie postąpił właściwie, bo ta kobieta była uboga, nie miała czymś odpłacić, on nie chciał jej pomagać. Tak zrobił. Zrobił dlaczego? Bo go prosiła. A Jezus mówi: a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego, czy nie będzie zwlekał? Prędko weźmie ich w obronę. To będzie bardzo szybko. Przyjdzie do nich. Jeśli tylko będą wołać. Swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Czy mogę dzisiaj powiedzieć o sobie, że jestem przez Boga wybrany? Czy mam poczucie, że wypełniam w swoim życiu swoje powołanie? To miejsce, w którym jestem teraz, jest Jego darem dla mnie. To tutaj mogę spełnić swoje powołanie. I czy mogę powiedzieć o sobie, że rzeczywiście dniem i nocą wołam do Niego? Czy moja dzień i noc, czyli całość, czy całe moje życie jest wołaniem do Boga? Czy całe moje życie jest połączeniem się z Bogiem? Czy tak mogę powiedzieć o swoim życiu? I to ostatnie, rzadko się kończy Ewangelia pytaniem, ale to dzisiejsze ostatnie zdanie jest pytaniem, które naprawdę nas powinno poruszyć. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To pytanie, które nie jest pytaniem retorycznym, oczywiście, że nie. Nie, to nie jest pytanie z serii takich, na które gdzieś jest łatwa odpowiedź. To raczej chyba zostanie nam jako takie rozważanie, że Jezus nawet ma wątpliwości. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy jest możliwość jakiejś wiary w człowieku żyjącym dzisiaj? Czy dzisiaj jeszcze wiara jest modna? I co to znaczy dzisiaj dla nas wierzyć? Pan Bóg musi spełniać nasze wszystkie modlitwy, nasze wszystkie intencje i prośby, żebyśmy w Niego wierzyli? Co jest warunkiem Twojej wiary? Czy możesz powiedzieć, że wierzysz tak bezwarunkowo, bez względu na wszystko, wierzę? Czy wierzę, bo coś dostaję, bo coś mam z tego? Czy można wierzyć, nie mając nic z wiary? A może nie da się wierzyć, bo zawsze coś mamy z tej wiary, czy dzięki wierze? Warto o tym pomyśleć, zastanowić się tej niedzieli. Bardzo dziękuję Wam za to wysłuchanie tego tekstu, tego komentarza. Dziękuję za subskrypcję kanału Jaskinia Słowa. Zachęcam zawsze w środę na spotkania biblijne z kolejną postacią Pisma Świętego. Zachęcam do, jak mówiłem, subskrypcji tego kanału, do tego, by przejrzeć sobie różne inne nagrania. Dziękuję za wszelkie wpłaty na zrzutka.pl. Link jest zawsze pod każdym filmem. I cóż, życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego rozkoszowania się, rozczytywania się w tym słowie, które Pan Bóg stawia przed nami, bo nasze serce zna, bo wie, czego potrzebujemy, bo chce nas prowadzić, bo chce nas mieć u siebie. Niech to Słowo Boże pomaga nam w tych dobrych decyzjach i wędrówkach dobrymi drogami, które On nam przygotował. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.